Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Games. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze serii Od Starowsi do Nowości Farming Simulator 22. I witam was w odcinku wrześniowym wraz z Bizonkiem w naszej pięknej soi. Przewinąłem sobie czas, nasza soja pięknie nam doszła i można ją dzisiaj kosić, także ruszamy z tym koszeniem. Ile tu pisze potencjalny plon, zaraz wam pokażę. Na polu 110, na tym pokazuje 4 tony 600, a na polu 109 pokazuje 7,5 tony, czyli jakieś 11-12 ton. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Co w dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, koszenie. Mam przyszykowanego jeszcze masejka do zgrabienia naszej łąki, bo jej nie zgrabiałem. Tylko ją przetrząsnąłem i jest ten. I jeżeli się starczy czasu, to sobie to również zgrabimy. Oraz John Deere'ka z pługiem i to sobie pojedziemy również trochę poerć. Ale na razie zaczynamy sobie od koszenia. Także ja sobie zasiadam tu do bizonka. Odpalamy go pięknie, ładnie. I zaraz tu o wszystkim wam powiem, co jak z pieniędzmi, dlaczego jest tylko 2000. Tylko momencik, ja sobie tu obkoszę i żebyśmy mogli już elegancko sobie cisnąć. 2000 pojawiło się stąd, że tak, 3000 poszło na przewinięcie, żeby sobie powiększyć nasze wały do 8,2 metra. Zostało to powiększone, także wały mamy 8-metrowe. Oraz resztę pieniędzy, czyli 3000 lekko, chyba około, poszło wiadomo za przewinięcie miesiąca, za wszystko, także tak to wyszło. Było zapotrzebowanie na jajka, ale było zapotrzebowanie na jajka o cenie 3600, a bywało już po 4500. Także wolałem sobie te jajeczka tutaj zachować i sprzedać je o 1000 więcej, bo na palecie byśmy mieli 1400 więcej, więc jest o co tutaj walczyć wtedy. Więc przez to właśnie zostało to. Jak wiecie, rzepak pięknie rośnie. Po tym przewinięciu, no to idealnie sobie tu rośnie. Tutaj mówię, teraz jak już to skoszę, to już sobie idealnie będę mógł zrobić tą miedzę, tylko jak będę miał wolny czas. Zdziwiłem się, bo jak widzicie po dacie, ja to nagrywam 24 stycznia, a no nagrywam to wtedy ze względu na to, że ja patrzę w plik i chciałem montować dla was, bo ten odcinek widzicie 25, chciałem montować dla was odcinek, a ja patrzę, a ja odcinka do starości nie mam. I mówię, o kurna. I mówię, co teraz zrobię, no to szybko przyszykowanie, pół godziny save'a i odpalanie i nagrywanie. Także dzisiejszy odcinek też nie może, raczej nie będzie zbytnio długi, bo ogólnie mi się spieszy jeszcze dzisiaj, bo w ciągu tygodnia czasu nie mam zbytnio. Spieszy mi się jeszcze, miałem zaplanowane parę rzeczy do zrobienia, a no tu wyszedł taki incydent, no ale mówię, trudno, muszę to nagrać, żeby nie było znowu kolejnego przystoju. Za jakieś 30 minut wychodzi odcinek z odwieśniaków, także serdecznie zapraszam, kto jeszcze nie widział tam nowego RCW oraz rozsiewania wapna, to zachęcam sobie to zobaczyć i również zostawić łapeczkę w górę oraz suba na kanale, kto jeszcze tego nie ma. Pod tym filmem fajnie, jak też zostawicie łapeczkę w górę, fajna motywacja do dalszego nagrywania. Zobaczymy, ile tu będzie po przejechaniu kółka. Miejmy nadzieję, że całkiem sporo, ale to już się okaże potem. No, bizonka już chyba ostatnie żniwa, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ale najprawdopodobniej tak, chociaż wezmę kredyt albo wezmę na raty, ale to już ostatnie żniwa bizonka, bo czas to zmienić. W końcu po tylu, chyba po 50 czy 40 odcinkach czas wymienić w końcu tego bizonka na coś innego, z większym headerem, lepszą wydajnością, z większym zbiornikiem, chociaż bizon ma wszystko w miarę git, dużą wydajność ma, bo 9 na godzinę są na razie, ale to jest drobizna, wiecie, co do kombajnu pada praktycznie nic. Więc przez to właśnie sobie tyle latam na godzinę, nie żadne 7-8, tylko te 9, mówię, w soi to można cisnąć tutaj bez problemu. Soja też jest mało wymagająca pod względem takim, że po tym już można sobie lecieć z talerzówką, czy z gruberem, czy z pługiem i jest elegancko, bo tu ani słomy, ani wysokiego ścierniska nie ma, praktycznie tniemy przy ziemi wszystko. Tu nasz miotacz parczy, jak wszystko ładnie w bizonie rozgarnia, także nie ma co tutaj się martwić tym, tylko wjeżdżać i robić dalej. Więc tak to wyszło.
Co ja tu jeszcze mogę powiedzieć, że po prostu nie było nic więcej, żeby tu wymyślić, jak mówię. Ja przewinąłem ten czas, jak mówię, jak mi ta soja nie dojdzie, to jest makabra, bo ja nie będę miał co robić na odcinku. Ale na szczęście ona urosła. Kukurydza idzie w październiku, buraki najprawdopodobniej też będą w październiku, a może buraki nawet zrobimy w listopadzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo w listopadzie fajnie było, bo tak zazwyczaj w listopadzie chyba kopią w realu. Więc przez to może by mi się udało to ogarnąć, ale to się wszystko zobaczy. Już niedługo na kanale pojawi się Let's Play. Tu mogę też na tej serii powiem. Informacyjny co do kanału, nowych rzeczy, nad którymi siedzę, tworzę, przygotowuję, o tak, możecie już spekulować co w komentarzach, a ja już nad tym siedzę łącznie chyba z około 8-9 godzin, także no, czasu trochę już poświęciłem, mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie, przyjmie się, ale to tak jak mówię, tu nie będę nic zbytnio wiele zdradzał, tylko na tym let's playu wszystko powiem, co jest potrzebne, żeby wiedzieć o tym, co po prostu tworzę, robię w wolnych chwilach, po prostu jak nie mam nagrywania w ciągu tygodnia, jak miałem jakiś wolny czas, to po prostu siedziałem i robiłem. Także dzisiaj też miałem robić jeszcze jakieś godzinkę pół, ale po prostu przez to, że jest ten odcinek, no to muszę odłożyć i poświęcić właśnie na ten odcinek. Jeszcze teraz mamy wtorek, to jeszcze środa, czwartek, piątek i luz mam. 2 tygodnie wolnego, ferie zaczynam. Także już elegancko wtedy idziemy na grubości cisnąć sobie z odcinkami. Bo wtedy to już na pewno po tym, co tworzę i po tym wszystkim, to już będzie taki solidny start i solidny odpał. Myślę, że będzie elegancko. Także no, przez to właśnie tutaj to przygotowuję, żeby później wszystko wyruszyć na pełnej. Jeszcze jest przygotowania mnóstwo, bo nie ma zrobionych, jest zrobiona może 1/3 wszystkiego, więc jeszcze do połowy mi trochę brakuje, a co dopiero jeszcze raz tyle, więc jeszcze trochę czasu trzeba poświęcić, ale myślę, że to wyjdzie fajnie, że fajnie wam się to przyjmie, fajnie się będzie wam oglądało. Po tym, co mówię, to już chyba każdy się domyśla, co to będzie i po tym, co mówiłem, że będę robił od nowego roku. Ale no, zobaczymy. Dawajcie znać w komentarzach, o czym myślicie, a ja po prostu sobie poczytam i sobie będę myślał, czy po prostu jesteście mądrzy, czy ja za dużo już wygadałem, czy nie. Także dawajcie znać, a ja już tutaj się zamykam i więcej zbytnio nic nie będę mówił, żeby po prostu całej niespodzianki wam nie zepsuć. Także no, tak to wygląda. 10 minut niecałe za nami odcinka już minęło. My se drugie kółko kończymy. W sumie jesteśmy w połowie drugiego kółka. Zaraz pierwszy zbiorniczek będzie pełny, bo 90% już nam wbiło. Także no, elegancko mamy tutaj ogarnięte to koszenie. Naprawdę no, 4 tony z kółka, no to całkiem jest sporo. Nie z kółka, bo z dwóch kółków. Więc zobaczymy, jeżeli tak dalej pójdzie, no to może będzie więcej niż te. Chociaż tu się teraz zwęższe się zrobi, ciągle będzie wąższe. Więc na końcu to wyjdzie, że ja drę 5 kółek, żeby mieć pełny zbiornik. No, ale tak to wyjdzie. I tyle. Nie wiem, że tutaj nic więcej na ten temat, bo tu trzeba światła włączyć, bo kurna. Nic nie widać w ciemnościach, mgła cała, cienie się tu porobiły, żółte światło w naszym wizonku, jeszcze staroświeckie takie, totalnie stare. Rurę sobie już w sumie otworzę, bo i tak zostały tylko nam procencik jeden do pełnego, ile to jest? 920 chyba, z tego co mi się wydaje, tak. No i elegancko. Zasypamy, damy luz i sobie zasiadamy do naszego John Deere'ka. Wciąć do pojazdu, odpalamy, dajemy sobie i możemy sobie jechać. Koguciki sobie załączmy, tu masek przyszykowany i sobie ciśniemy. Znaczymy ile, myślę, że do 15 minuty gdzieś sobie pokosimy i później sobie polecimy orać. Dobra. Jakby tu teraz będzie wolne, będzie. Więc elegancko.
Sobie ciśniemy, załączamy. Czemu on tak mało FPS-ów? Zaledwie, a bo to tak w środku działa. Jak to jest, no dobra. Przerzucamy te połówki. Ogień na tłoki. Tu jeszcze trzeba by się przydało trochę dźwięki teraz dać. Głośniej, jak mamy. O, górna zawsze to tak nie działa jak powinno, ale cóż, nic nie poradzę, że raz działa. Ten tempomat raz nie działa. Jakoś czuję, że mi ta gra cinie. Nie wiem czemu. W sumie jest mniej niż te 60 FPS-ów. Dopiero, no ale cóż. W końcu 100, prawie 200 godzin tu jest chyba na tym save'ie. 180 czy 190. Także no, było tu przegrane dużo, dużo łez wypłakanych, dużo szczęścia, ale też i smutku, jak ta gra denerwuje czasem, także dużo rzeczy tutaj się po prostu działo na tej serii. Dobra, to sobie elegancko wykręcamy i rozpędzamy tego dziada znowu. Dobra, to już sobie wyłączę. Teraz już sobie mówię, czemu on tak aż mocno zwalnia? Ja tego nie kumam. Czego mocno hamuje? Zajmę się te C przełączyć. Dobra, to się wysypuje. Gasimy i sobie zasiadamy. No co to nie powiedzie, że pięknie. No John Direk piękny wraz z tym bizonkiem tutaj się wpasowuje. Jeszcze sobie cykniemy tak zdjęcie o. Elegancko, no ale cóż. Czas nadszedł. 7,2, bo to godziny to jak na bizona, co robił raz w roku. Teraz czasem 2. To naprawdę tych motogodzin zbił trochę. Nie ma co tutaj smutku robić, ale po prostu tak jak widzicie, ostatni raz chyba kosi. Ostatni raz właśnie załącza tutaj swój header i jedzie dalej kosić. No, miejmy nadzieję, że dalsze, tam gdzie on dalej pójdzie, to również będzie się sprawował, że nie będzie z nim problemów, bo żadnych tutaj skarg ani nic nie chcę ciągle wysłuchiwać, że teraz bizon się mi popsuł. Jak widzicie, ja mam udokumentowane tyle sezonów. Przetrwał jedynie co, to tam wiadomo w headerze żyletki wymienić, takie rzeczy. Wiadomo, jak się dba, tak się ma, jak się go będzie dmuchało. Przedmuchiwało te filtry, oleje sprawdzało, paliwo dobre lało. No to zawsze wszystko powinno dobrze działać. Mówię powinno, no bo zawsze nie ma się tej pewności nigdy. Możesz nadbać jak się tak mega, mega dobrze, a nigdy się tej pewności nie będzie miało. Oblecimy sobie jeszcze jedno kółeczko i będziemy sobie kończyć te żniwa soi. Resztę to ja sobie tu będę już ogarnią poza odcinkiem, ale no to to już się ogarnie potem, później zaczniemy soję, najprawdopodobniej też wysypię do soja będzie gdzie? Na przyczepie? Nie. Soja gdzieś będzie też trzeba upchnąć, ale gdzie to jeszcze nie wiem, czekajcie, teraz ja wiem, co tak już zaczął to ze skosa robić. Coś takiego. I tutaj już normalnie sobie cofniemy. I to ogarniemy. Dobra. I teraz już można sobie cisnąć dalej. Zrobimy to kółeczko i elegancko fajnie będzie. No, na moje oko będzie te tutaj 8-9 ton, coś koło tego. Nasza soja jest po ile? 3,5 tysiąca. Więc jakby sypło nam tutaj 10 ton. No to mamy 35 tysięcy. No to... fajne pieniądze, fajne, nie powiem, że nie. Są git pieniążki, ja jestem bynajmniej zadowolony. Jakby 35 tysięcy nam da z samej soi i to będzie tylko zaledwie 10 ton, czyli 2/3 przyczepy. Coś koło tego, więc no... ja będę zadowolony. Że tyle nam dała ta soja. W następnym sezonie mam gdzieś zaplanowaną soję? Czy nie? Na polu 105, czyli po burakach. No, na polu 105 i na polu to będzie 108, bo wtedy to pole jeszcze i 106 to małe. Bo sobie to wszystko łącznie zakupię, czyli to, co jest zaraz tutaj obok naszego pola. A w przyszłości, jak to w przyszłości,
Ogólnie zostanie to wszystko, już tutaj wam pokazuję, to wszystko połączone w jedno. Także wtedy to będzie pole. Jak zobaczycie, to całe tu i jeszcze tamto. Wtedy to już będzie co kości. To wtedy to możemy powiedzieć, że bizon to już tego nie będzie kosił. No bo nie doczeka się tych czasów, bo to będzie już ponad 100 odcinków, a bizon jeszcze może przetrwa. No bo ja go raczej sprzedam na wiosnę, coś takiego, wtedy kupię też nowy kombajn. Jeszcze zobaczę, czy coś ciekawego wyszło oprócz tego, co ja mam zapisanego i cały czas w głowie jednego kombajniku. Zobaczymy, czy wam się też spodoba. Kolor zielony, tyle mogę powiedzieć. A jaki to będzie marki, no to się przekonacie. Pewnie myślicie, że John Deere, ale zobaczymy. Może John Deere, może co innego. Ale to już, już niedługo się dowiecie. Dobra, wyłączamy sobie, bo mamy 16 minut, wysypmy sobie tę tonę 800 i sobie lecimy do naszego i zawsze kliknę to nie Zetorka, tylko John Deere'ka. Wsiądź, palimy tego byka wielkiego. Dobra, patrz, kurde, jaki ciężar. C sobie załączmy i sobie powoli wyjedźmy. A to jest zwinięte już, czy nie? Nie, teraz się składa. Ja nie wiem, czy ja teraz wykręcę, jak ja to złożyłem. Czy to się tutaj uda, czy nie za bardzo. Ale chyba się... o, udało się, dobra. Załączmy sobie koguty, światełka. Dobra, pięknie. Wyjeżdżamy. I jazda. Dobra, ogień na pole po rzepaku, na tamto pole sobie lecimy, tam sobie pooramy, bo w sumie no nie ma nigdzie indziej co robić, jedynie teraz po tej soi będzie, później po burakach, po kukurydzy, także po kukurydzy jeszcze będzie prawdopodobnie orka lub głęboszowanie, to się po prostu zobaczy, a teraz to po prostu sobie polecimy tam i mówię tak, tam będzie kukurydza, miałem to miać runerem. Ale mówię, pod kukurydzę, że ona głęboko trzeba przeorać i powinno być wtedy dobrze, jak sobie tam przeoramy. Od razu, jak wiecie, widzicie, mamy ten nasz pakomat, no to sobie po prostu to uprawimy i będzie po prostu jak znalazł, bo taki elegancki sprzęt, no bo jak to powiedzieć, po prostu jeden przejazd chyba tylko mi wyjdzie, nie z pakomatem, po prostu, że zostanie tekstura orki. Ale to tam jeden to już. To jeden to nie całe pole, jak to się mówi. Tu sobie damy ten migacz, bo żeby wiedzieli, że ja nie chcę jechać prosto na pole. Dobra, ale ten John Deere mi się tak podoba. Tak dawno nim teraz nie robiłem, bo w sumie nagrywałem ostatni odcinek, to już nie pamiętam kiedy, bo dawno chyba. Dobra, teraz nie, w sobotę nagrywałem. Albo w piątek, w sobotę albo w piątek nagrywałem odcineczek sobie z tej serii. Dobra, teraz jedźmy te 24 i niech on sobie zacznie. O, teraz jak już podniósł, to możemy sobie przyspieszyć. Dobra, i zaczniemy sobie od tej strony. Dobra, włączmy sobie C normalnie. Teraz tak, złóżmy sobie ten pakomat, żeby on na pierwszym przejeździe nam tu nic nie robił. No i co? Dobra, wjeżdżamy, opuszczamy i ogień. Czy ja mam, ile ja mam ustawione? O, jestem 15 ustawiony, dobra. Pierwszy przejazd muszę przejechać 15, potem będę jeździł gdzieś 13, ze względu na to, że C3. Ja sobie dam trochę dźwięki właśnie. C3 i on wtedy sobie daje radę idealnie, czy w bruździe, czy nie w bruździe. Także na ten C3 sobie musimy jeździć. Pierwszy przejazd, przez to, że on ma dwa koła na lądzie, to idzie te 14-15, a później pójdzie już 12-13, coś takiego. Także tak to fajnie wygląda. No i ten dźwięk zajebisty.
to teraz wam trochę głośniej chyba dźwięki zrobię, żebyście słyszeli, jak to fajnie, jak on fajnie sobie mruczy. Jak ma ciężko tu, chyba muszę sobie pojechać na tej kamerze, żeby po prostu widzieć, że mijaków nie robi za duży. Idealnie sobie tak pojedziemy, łyka picia zrobimy, mi gardło nie wyschło. Dobra, elegancko, łyk picia poszedł, fajnie to idzie, jak widzę, fajnie. Ogień z rury też fajnie idzie, spalanie też mamy pewnie duże. O, bo 26 litrów, o, żeśmy trochę mocniej wjechali na tym jedzę. Ale to dobrze, przyoramy ją mocniej. 26 litrów, 2100 obrotów i power. Co tu innego mówić, jak nic innego, jak po prostu, że power i ogień idzie z naszej rury. Zobaczcie, jaki dym uwa idzie. No ma co robić, piątkę, skibówkę to on ma co robić, ale no, przez to chciałem taki punkt, żeby było po prostu lepiej. Dobra. Albo nawet niepotrzebnie bebiłem. Dobra, podnieśmy. Teraz bakomat rozłóżmy. No i on normalnie sobie obracamy pług i wjeżdżamy sobie teraz tu w naszą bruzdę. Dobra, elegancko. Dobra. Dobra, poszedł. No i widzicie, idzie on teraz, on sobie tak będzie skakał na tej prędkości, bo ślizga się trochę. O, jak widzicie, czasem przymieli tym kołem, bo się po prostu ślizga, no ale dlatego właśnie ma ustawione 15 na godzinę, że on mógł sobie dostosować, bo jak było ustawione 12, tak jak jest normalnie, to on jechał wtedy 8. Więc no troszeczkę za wolno jak na farminga, przez to ma ustawione 15 i widzicie, jedzie sobie te. Teraz jak złapał trakcji, to jest 14, jak nie, to 11-12. Także ma co robić, ja sobie tak lubię właśnie patrzeć na tę bruzdę, czy idzie nam ta oreczka, czy nie. 23 minuty odcinka, także czas leci nieubłaganie. Zobaczymy, ile uda nam się zaorać. Myślę, że zrobię sobie takie 3-4 przejazdy i może pójdę sobie jeszcze podgrabiać trochę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy no, dzisiaj będę robił dwie prace, czy trzy. No, rzadko na tych seriach teraz tutaj właśnie na odwieśniaka, przez to, że są małe pola, no to wybieram sobie dużo prac, a jak wiecie, tutaj są te większe pola, no to bym musiał dłuższe te odcinki robić. Będę się starał robić dłuższe odcinki, ale no to nie dzisiaj, gdy po prostu mi się spieszy i nie ma czasu zbyt na ten odcinek, a chcę, żeby on się jakikolwiek fajny ten odcineczek pojawił. Dobra, ale powiem wam, fajnie to idzie, nie ma co tu narzekać. John Deere sobie daje radę dobrze, kota w worku żeśmy nie kupili, bo fajnie robi, 5 motogodzin sobie zaraz zbijemy, więc elegancko będzie wbite, no i będzie katowany. No głęboko musimy zaorać, bo to idzie na zimę pod kukurydzę, więc głęboko jest tam ustawione chyba na 28 czy 9 cm, więc trochę tej ziemi ma do przewalenia, czasem go zmuli, no ale nic się już na to nie poradzi. Dobra. Niech podniesie, ale to ma taki, jak mu się nogę z gazu ściągnie, to on jest tak nagle zatrzymany od razu, bo to jest tak ciężar do ciągnięcia to, co on ma. Ale w miarę wam pewne jest prosto jeżdżę. Dobra. Podniesiony. I poszedł. Od razu C3 się wbija i jedziemy. Kolejny sobie przejazd. No widzicie, pakomat robi zajebistą robotę. Jak tu będzie kukurydza zasiana, to mam nadzieję, że będzie idealnie to zrobione po prostu. Idealnie zasiana. No kukurydza, no tu nie będzie się kosiły idealnie w rządkach, bo się nie będzie dało. Przez to, że to pole jest tak mocno aż ze skosa. Więc tu raczej będzie koszona kukurydza na ukos, nie w rządkach i tyle. W inny sposób ja tego nie widzę, jak tu by było to można
fajnie ogarnąć. Tu mi jaka nie robię, pakomat dosięga. Także superancko. I co, myślę, że dojadę sobie do końca, jeszcze wsiądę sobie na tego Masejka i te ostatnie jakieś niecałe 5 minut, bo tam do 30 minut zrobię ten odcinek. Po prostu sobie, jak to się mówi, pozgrabiamy to nasze sianko, bo tam lekka już trawka, wing wyższa urosła, póki nie pada, póki to sianko jeszcze jest w miarę suche, to sobie je po prostu zgrabimy i tyle. Zgrabiarka też pójdzie na sprzedaż już niedługo, no ale jak widzicie, saldo konta nasze nie imponuje żadnymi pieniędzmi, więc no słabo. Jeszcze teraz ja nie wiem, jak to zrobić, ale chyba będzie trzeba kredyt dobrać, że po prostu nam starczyło na przewijanie, a my kredytu ile mamy? 200? Tak, 200. I ile nam biorą? 666 odsetek. Więc no, troszeczkę. Oj, żeśmy teraz zjechali, ale poczuł. Troszeczkę nam biorą miesięcznie. Szkoda, że nie można w ten sposób na przykład spłacać kredytu, żeby nam pobierali pieniądze i byśmy sobie go spłacali. To wtedy by było fajne. Jeżeli jest taki mod, to fajnie by było, jakby ktoś po prostu go podesłał. Dobra. Oreczkę Orunię będziemy mieli zaliczoną tymi trzema przejazdami. Dobra. Tu sobie opuścimy jeszcze tylko. Wjedziemy. Rozpędzimy go raz i tyle. Dobra. Można w sumie sobie zgasić go. Zaciągnąć ręczne, o którym. Bo to nie ten, dobra, nieważne. Zamykamy sobie nasze drzwi. I piękny, w ogóle naprawdę piękny ten traktor jest. Elegancki. Dobra. I zasiadamy sobie do Masejka. Teraz Masejek jest tu. Ciąć. Odpalamy to. Odpalił. Dobra, teraz się ściszymy tylko jedno dźwięki, albo nawet dwa. Bo to sprzęt stary, zabytkowy. Dobra. Powoli sobie ruszamy. Niech sobie wejdzie na swoje obroty. Ach, ten dźwięk nasz. Dobra, dwójka. Dwójeczka zarzucona, fajnie. I teraz tak. Dobra, teraz trzeba to rozłożyć. Na początku sobie tu odgrabimy. Dobra, dajemy sobie jedynkę. Odpalamy i zgrabiamy. Dobra. Tu na początku sobie, tak mówię, odgarnę 2-3 razy, żeby po prostu to nam tutaj nie przeszkadzało. Dobra. Lekko na te kamienie się wjeżdża, ale się wjeżdża delikatnie. Dobra. I teraz tak. I tu już jest elegancko. Dobra. No i tu już sobie odgarniemy w ten ta sposób, normalnie od tej szklarni, jak i od tego, to się już tak ogarnie. Dobra. No i ogień Masejki te. A! Jak mi brakowało tego dźwięku. Z moc, kurde, która była bardzo ważna na samym początku serii, bo to był przepiękny głos do naszego Masejka. Idealnie. Dobra. I ogień. Sobie lecimy i lecimy z tym zgrabianiem. Chwilę tylko, bo już mamy 29 minut, to ile on pójdzie w ogóle? O, 15 możemy zgrabiać, jak już idzie. To tylko przepalimy troszeczkę, przepalimy tego dziada i będzie idealnie zrobione. A nic nie powiem, że nie, brakuje mi tej mocy, jego Masejka. O, w środku jakie wyciszenie, kurde, Lux Torpeda. Dobra, sobie tak objechać musimy. Dobra. Elegancko, bo trzeba tak objechać tego sąsiada. Dobra. I teraz jeszcze objedziemy tamtą stronę. I tyle. No nie ma długo dzisiejszych prac, nie ma dużo, ale po prostu już 30 minut odcinka. No to ja tu nie jedę, nie wiadomo co wymyślał jeszcze.
A nie dość, że mi się spieszę, a nie zapomniałem po prostu jakimś cudem nagrać tego odcinka. Nie wiem, jak to się stało, że ja tego odcinka nie nagrałem. Wyleciał mi totalnie z głowy, ale już resztę mam, bo ten jest odcinek na środę, na piątek mam i później trzeba na niedzielę, to się na następnym weekendzie będzie nagrywało lub po prostu wtedy się pojawi ten zapowiadany już let's play. Dobra, dojeżdżam sobie i sobie kończę ten odcinek. Mamy trzy prace zaczęte, także trzy prace będzie trzeba skończyć poza odcinkiem. I fajnie, dobra. To sobie już tak zrobimy. I tyle. To już sobie wyłączymy. I takim pięknym tutaj tak sobie zajadę. O! Dobra. I co widzowie, ja wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawiliście tutaj mnóstwo łapeczek w górę. I łapeczka, subik. Zapraszam na kolejne odcinki z czałeczka i trzymajcie się. Cześć!